Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku przygód Harry'ego Pottera w grze Harry Potter i... Co? W grze Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Lecimy na... trzecie piętro. Nie wiem za bardzo jak, tylko... Ale może o to się nie martwmy, po prostu coraz wyżej, co? Może to będzie gdzieś tutaj? Aleluju. Mamy tam iść za nimi? Czy to nas to w sumie interesuje, nie? Halo, gdzie wy? Hej, tak, mamy nawet więcej niż 25. Cieszę się. Super, mam tylko nadzieję, że nie będzie jeszcze wielu innych meczy w tej grze, bo już jeden mecz przeżyłam. Mam chyba dosyć meczy Quidditcha na dziś. Dobra, chodźmy zatem, wyjdźmy stąd. Nie wiem, gdzie jest Hermiona. To mnie najbardziej martwi. Tu? Nie. A może tam? Lepiej niż Slytherin, myślę. Oczywiście, że better than Slytherin. A coś ty myślała. Tu Hermiony nie ma. Też nie do końca. Cóż tu jest? Biblioteka, co? Jezu, niby ten Hogwarts jest ogarnięty i zrobiony, ale jakoś tak szczerze mówiąc... To ta gra jest taka... Znaczy, ja ją bardzo lubię ogólnie, tylko jakby problem z nią jest taki, że ten Hogwart jest mało Hogwartowy. O ile wiecie, o co mi chodzi. Dobra, może... A, tędy gdzieś musimy wejść. To mi wyglądało na trzecie piętro. Ale to może tylko mi tak wyglądało. Tak, to chyba tutaj. O, Luju, co to? Snape! Snape w spodniach. Niewiarygodne. Wow, did you see that? Professor Snape just came out of the Forbidden Corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Co tam się dzieje? Łoluju! Dobra, wszyscy wiemy, co tam jest, ale nie będę wam mówić, bo potem będzie na mnie, że wam spoileruję. Dobra, będziemy teraz ten Defense of Against Dark Arts Lesson. Idziemy na obronę przed czarną magią. O, to tutaj. Niesamowite! Jak to się stało? We learn to illuminate dark magic with the Lumos spell. No dobra. Then hold down the mouse button and... Najgorszy chyba pattern, jaki może być. Dobra. Czy ja to zaliczę w ogóle? Coś przecież nie będzie 50%. No dobra, będzie. Jest okej, 75. Spoko, czemu się wydaje, że to jest najprostszy symbol? W sensie, że najmniej się na nim traci. Punktów. Quite good, Mr. Potter. Try working this time faster, coś tam. Mr. Potter.
O! Będzie, jak ładnie będzie. 90. Zaszaleliśmy. Jednym słowem. Next one, please! To nie uzbieram 80, nie mam. Mówiłam, koniec, 2x4. Aj! Smutno mi trochę. I wyzwanie Lumos. Nie lubię jego wyzwania, tak powoli mówi strasznie. You may begin the Lumos challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Follow me, Mr. Potter. Hold down the mouse button to aim the spell. To cast Lumos, let go of the button. You may practice on that gargoyle. That's quite bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Zawsze spoko, naprawdę. Tak totalnie. No nic, trudno się mówi. Hopsa, hopsa. Lecimy, 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 lecimy. Tam zatem lecimy, okej. Nie wnikam. Okay. Robimy wyzwanie Lumos, jak widzicie. Lumos, halo. No wreszcie. Zajarzył, co trzeba zrobić. Co tu się stało? To na stałe zostanie? Chyba nie, tylko na określoną jakąś chwilę, prawda? Z tego, co ja pamiętam. Ale może tylko tak mi się wydaje. Też możliwe. O, ja cię. Ciężko się po tym skacze, bo nie widać, gdzie trzeba iść konkretnie. Hopsa. Dobra, ale jakoś dotarliśmy. No, dobra, mamy gwiazdkę, to jest dobrze. Nie uważam, zastanawiam się, tylko mówię, cały czas się zastanawiam, czy to jest na zawsze, czy na określony czas. Bo nie uważam, żebym jakoś to super szybko poszła, mimo to zostało, no ale może... Może mi się tylko tak wydaje. Dobra, tu mamy 3 skoki jakby i zapis gry, zapisujemy. Tak. Hopsa. I hopsa. Całkiem sprawnie i ładnie poszło. Mówię tylko, żeby mi to jakieś zaraz chochliki nie powyskakiwały, bo... Bo tego nie cierpię, przysięgam. Znaczy, chochliki. Nie, że chochliki, co... co tych... co tych gnomów całych, no wiecie, co się je flipendo rzuca. W ogóle nie lubię tego flipendo, bo to jest najgorsze zaklęcie chyba na świecie. O, to lata w górę i w dół. Świetnie. No dawaj. Tu. Hopsa. I lecimy do góry.
I do góry, i jeszcze do góry. Co nam oświetlisz tym razem, gargulcu? To nam oświetlisz, wspaniale. O niczym innym nie marzyłam, jak o tym, żebyś mi to oświetlił, nie? Przestraszałam się na początku, że ty się w ogóle rusza i że coś pokiełbaszy. Lumos! Lumos! Le petit Marceli. Ej, co to, co mam zrobić z tym? Czekajcie, bo muszę ogarnąć sobie drugą. To jaki którędy? A, dobra, już wiem, którędy. Tędy. Przez tą kładeczkę żółciutką. I prosto po gwiazdkę. Pyk. Mamy kolejną. Zobaczcie, jak nam pięknie i sprawnie idzie. Jak nam ładnie to wychodzi. Tu coś się zadzieje? Wiedziałam. Po prostu wiedziałam. Nie lubię go tak strasznie. No dobra, chyba. Chyba koniec. Okej, udało nam się. Żabcia tu jest. Żabci sobie nie odpuszczę. Gdzie jest żabcia? Tam nie, na pewno. Gdzieś tu musi być dookoła. Obiegniemy i znajdziemy. Bo słyszałam ją, jak tutaj sobie... No dobra, może gdzieś tutaj jest. Albo i nie, no w sumie trudno mi powiedzieć. No dobra, nie, nie, no chyba tutaj będzie. Bo słyszę ją wciąż tutaj, więc... Chyba tak powinno być po prostu. To jeździ? Tak. Mam szczęście, że to jeździ. I tu, jak znam życie, będzie sama żabka. Jest żabka. Tam mamy tylko skrzynię i nic więcej przydatnego. A mamy dwie skrzynie. I może jednak będzie tu coś przydatnego. Może jednak, nie poddawajmy się tak szybko. Gdzie zbiegamy? No dobra, udało nam się go załatwić. W sumie... Życia... Nie skoczył! Co za baran! Co za baran, że nie skoczył. No nie wierzę w to po prostu. No nic, trudno. Się mówi. Dobrze przynajmniej, że nie muszę Irytka powtarzać, nie? To mnie pociesza. Fasolek nie otwieram, nawet nie potrzebuję. Chciałabym tylko, żeby to był zapis gdzieś wcześniej. Zniknął. Całe szczęście. Dobra, tu nie mogę nic zrobić z tą szkatułką. Okej. Doleciałam gdzieś. No i jestem tutaj. Tu jest jakiś ślizgon chyba. Czy ktoś. Ja nie wiem, gdzie mnie wywiało. Halo, przyjacielu. Będzie biegał tam i z powrotem. Okej. O co chodzi? O, ja cię kręcę. No dobra. Tak się okazało, tak się zrobiło. Dobra. I think I'm lost. Nie chciałabym teraz zginąć na przykład. No nie! Nie, nie mam zapisu! Nie, najgorzej! O, ja cię kręcę. Już się zdenerwowałam. Co
że ta gra jest taka, że kamera nie łapie czasami. Że znaczy że kamera, że no jakby kamera dalej, jakby wy jesteście wciąż tam, gdzie jeszcze nic wam nie grozi. Albo już nic wam nie grozi. Ta gra uważa, że właśnie tu wam cały czas coś grozi. Dobra, mamy żabkę. Otwórzmy sobie to. Otwórzmy sobie to. Rzućmy sobie flipendo na to. Dobra, rzućmy sobie flipendo, powiedziałam. No i musimy wrócić. Taki kawał. Dopiero tam jest książka zapisu. Dobra, nie dajmy się zginąć, że tak powiem. Że się tak wyrażę. Dobra. Tylko jeden skok nas dzieli od tego. Okej. Udało się, słuchajcie, udało się. No to jesteśmy uratowani poniekąd. Już myślałam, że mi się to nigdy nie uda. Straszne to było. Okej, zrobiłam dwa skoki za jednym razem. Flipendo, flipendo. Lumos. I teraz co? Gdzie nam się coś ogarnęło? Nie, no nie wierzę, że muszę znowu tam. No dobra. Jakby nie mam wyjścia. No. Udało się, jesteśmy powiedzmy na, powiedzmy. Tylko teraz, żeby w tej chwili nie zginąć, bo to już była tragedia. Tu nie można. Pewno tu można. Dzień dobry, prawie bez głowy, Niku. Coś chciałeś mi powiedzieć? Chyba nie. Dobra, zapisałam grę. Już jesteśmy względnie bezpieczni. Lumos! Co tu się zadzieje? O, mamy końcówkę, dobra. Okej, to będzie jechało dookoła. Okej, nie interesują mnie już żadne żaby. Chcę skończyć to wyzwanie, bo już mnie zdenerwowało, że musiałam tyle razy je przechodzić. Okej, jest koniec. Kuch! Eliksiry teraz najgorsze. Ale co, będę musiała coś tam robić na eliksirach? Just saw Ron down in the entrance hall. To chodźmy do Rona zatem na dół. Do hali wejściowej. Jest i Ron. Ronaldzie Weasley. And it looks like we're already late. Wiecznie jesteśmy wszędzie spóźnieni, już mnie nic nie dziwi. Powinna być książka zapisu teraz. A nie ma. O Jezu, będziemy szukać teraz składników, ingrediencjów do naszych eliksirów, tak? Ingrediencji. I am your potions teacher, Professor Snape. Today you will learn how to mix a Wigan Weld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, najgorzej. Go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree bark, moly, dittany and flubberworm mucus. Be quick about Świetnie. it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone and don't come back without the ingredients. Jesteśmy pomagierami po prostu pierwszej wody. Nic nikogo nie interesuje. Dobra, mamy.
Disney mamy. Czemu ja wiedziałam, że to się tak skończy? No dobra, lećmy zatem. Okej, nie wiem, co się stało. Nie wiem, absolutnie. Mogę to coś rzucić? Chyba o to chodzi, nie? Tak, na pewno o to chodzi, że mam oba zrzucić i zrobić przejście dla tego czegoś. Tak, jej, dobra. Zatem skoro przejście mamy, to możemy pchać to i wejdziemy potem na samą górę. Flipendo! 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 Dobra, mamy kolejny, znaczy kolejny, pierwszy składnik, bo tamtego oczywiście nie dorwaliśmy. Nie wiem, co tam mu. To się spuści z powrotem. Okej, okay, dobra. Zjechało. Już się przestraszyłam. No ale stwierdziłam w sumie zaraz po chwili, że to musi zjechać na 100%, bo niektórzy ludzie mogliby po prostu nie ogarnąć, że muszą na tym stanąć. Okej. Okay. Mam jakieś fasolki w ogóle. Nie wiem po co. Dobra. Jak on się zawsze drze, jak te zaklęcia rzuca. Tam mam fasolki, tu mam fasolki. Chyba nic mi się nie przyda. O nie! O dobra, złapał się, Boże. Jakie szczęście. Zawał serca dostanę normalnie. Powiem wam, że coraz są trudniejsze te gry, straszne czasówki. W sensie gra się w ogóle robi coraz trudniejsza, bo właśnie taka czasówka jedna wielka. Trzeba się zsynchronizować wszystko ze wszystkim. Na szczęście też częściej są punkty zapisu. Na szczęście częściej. Dobrze powiedziałam. Na szczęście punkty zapisu też są częściej. I nie trzeba się aż tak martwić, nie? Ale still, nie jest to wymarzone. Ojej. Aha, mam go unikać, dobra. No przecież... Jezu, muszę zwiewać stąd. Bez kitu. Jezu, jak mnie denerwują te gnomy. No nie, chyba sobie jaja robicie ze mną. Zaraz zginę. No szczyty... Dobra, Boże, wszystkie pomarły. Na litość boską! Przecież zużyłam to całe moje życie prawie na tym... Słów mi brak nawet do tego. Żeby to określić jakoś... ludzko.
Dobra, lecimy. Okej, dobra, kumam. Jakie te łamigłówki są skomplikowane. Dobra, chodźmy tutaj. A to wrzućmy tutaj. Zrobiło się, nie zrobię. Jeszcze kawałeczek, dobra. I lecimy na górę. O! Coś się stało. Jezus. Muszę jeszcze wyżej? Naprawdę? Naprawdę muszę jeszcze wyżej? Nie chcę. No dobra. Mamy Alohomora. Tam mamy jakieś flipendo. Zaraz zobaczymy, do czego nas to doprowadzi, bo może uda nam się uniknąć tych spadających dziwnych rzeczy. Chyba jednak nie. Chyba jednak nam się nie uda. Okej. No nie! Jezu Chryste! Jak mnie to denerwuje. Nie mam tej gwiazdy. Nie mówię już o tym, że nie odblokowałam zaklęcia. Mogłam to najpierw zrobić, a potem wcisnąć tą książkę. No ale mądry Polak po szkodzie. Co ja poradzę? Nic nie poradzę na to. Powiem wam, że te gry w sumie dosyć mało miały wspólnego z Potterem. Okej. Okay. Trzeba po prostu mocno wcisnąć myszkę. Prawie wcisnęłam zły przycisk. O, ludzie. Dobra, już najważniejszy ten etap mamy za sobą. Teraz znowu będziemy gdzieś skakali. No właśnie tutaj. To będzie chyba jakaś ruchoma platforma, co? O nie. Nie, nieruchoma. Zresztą one mi się tak mienią w oczach, że zaczęłam przez chwilę mieć wątpliwości, czy one aby na pewno są nieruchome. Ale dobrze. Niech i tak będzie. Gdzie teraz? Okej. A, dobra. I w sumie nie o, Jezu! To było niebezpieczne. A nawet bardzo. Bym powiedziała. Dobra. Mamy zapis. I chyba będzie się kończyła ta sekwencja dla nas już, nie? Tak mi się O nie. O nie. Zauważam go w ostatniej chwili. Nie zdążyłam nic z tym zrobić. Niech to będzie czekoladowa żaba. O nie! No skąd on się to wziął? Odwróciłam się, on tam był już. Zobaczcie, że ja mam dosłownie resztkę życia. A
A dobra, okej, tu mam już. Jak on przelatuje, to się otwierają te drzwi. Teraz będzie przelatuje. Mam nadzieję, że we mnie nie wleci, nie? Dobra, udało się. Spadamy stąd. Mam nadzieję, że to jest wyjście. No chyba tak. Jezu, nie słyszę żadnej żaby. O nie, no nie. No nie. Jeszcze się okazuje, że nie tędy miałam. Najgorzej po prostu. Uźwa. No już się zaczynam irytować. Zobaczcie, ile mam życia. Jakiś skrawek nędzny. Dasz niewiarygodne, nie do pomyślenia po prostu. Zaraz padnę i tylko się modlę, żeby zapis gdzieś był. Żeby paść dalej, a nie wcześniej. Chcę stracić tyle życia, nie? O co chodzi? Okej. No, miałam tylko nadzieję, że na tej platformie to mi nic nie grozi. Och! Boże, przed samym zapisem jakbym spadła, aż mi się gorąco zrobiło. Okej, dobra. Nie jest źle, wiem co robić dalej. Wiem co robić dalej. Ta-ra-ra-ra-ra. I to jest chyba ostatni składnik. To jest ten, co widzieliśmy go po drugiej stronie tego mostu, co spadł. O, ej, zdobyłam jakieś życie. No i jesteśmy w klasie eliksirów. Uff! I tak nam odejmie punkty. Further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. Jak zwykle, czy cokolwiek ma value in your classroom? The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. Nienawidzę cię. I hate you, stary pryku. Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Z tym trolem będzie mordęga stylowa HP. Lecimy zatem po Hermionę, którą zaatakował gigantyczny troll. Trolls in the dungeon! Trolls in the dungeon! Harry, what's that smell? Chyba się boję, co to za zapach. Wow! This way, Harry. No i od początku, a tak dobrze mi szło. No nie. No nie! Jak będę musiała jeszcze raz wysłuchać tego, to chyba się zabiję. Nie lubię biec z tej perspektywy, nie? Najgorzej. No przecież skoczyłam! Na litość boską. W
Przecież skoczyłam! No jakiś bóg w grze, ja nie rozumiem. Już jestem zła. Muszę zebrać wszystkich fasolek, by byle biec dobrą drogą. O, przeszłam to. Tak daleko już. Księgę zapisu dajcie jakąś. Przecież nie wydolę zaraz. Przysięgam. Nie wytrzymam. Nie! No nie, i od początku? No chyba nie. Jezu Chryste, mogliby pokazać chociaż jak daleko zostało. O mamo. No dobra. Nic, to jakoś sobie poradzimy. Ale ja milknę. I nic już nie mówię. Żeby się skupić. No przecież... Przecież skoczyłam. Przecież skoczyłam. O co chodzi tej grze? O co jej chodzi? Dobra, słuchajcie, skupiam się, nic nie będę mówić. Musimy to przejść za tym razem, bo po prostu nie wytrzymam. To będzie ten czas. Nie damy się trollowi. Nędzny trolu. Ty nędzna szumowino. No! Ten w tym samym momencie cały czas. Nie rozumiem tego. Ile razy jeszcze to będę przechodzić? Harry, what's that smell? No dobra. Cichutko, trzymajcie wszyscy kciuki. I dmuchajcie, żeby Harry dobrze leciał nad tymi skarpami. Najgorzej, że nie rozumiem, o co chodzi, że on się tam klonuje, się klinuje. Czoło mnie swędzi. Nie wytrzymam.
Nie. Basia, robicie. Dobra, słuchajcie, ja po prostu stwierdzam, że teraz robię cięcie i przejdę to i zobaczymy się, jak to zrobię, okej? Trzymajcie się, do zobaczenia.